Grafika to obok malarstwa i rzeźby podstawowa sztuka plastyczna. Obejmuje techniki pozwalające m.in. na powielanie rysunku na papierze. Właśnie prace wykonane w takiej technice oglądać można w pracowni Muzeum Kraszewskiego na Wronickiej 14. Postanowiliśmy tę wystawę otworzyć ze względu na temat przede wszystkim. To grafiki, rysunki. Jednakże wszystkie one posiadają cechę wspólną. Mianowicie, jeśli się przyjrzymy dokładnie tym pracom, w głębi zauważymy warstwę tekstu. Jest to tekst zapisany wielokrotnie. Na szczególną uwagę zasługuje technika wykonania grafik i rysunków przez artystę. Podczas wernisażu zapytałem artystę, pana Jacka Wolnego, skąd ta metoda twórcza. Odpowiedział, że nie wie. I pytając dalej o warsztat pracy, stwierdził, że zwykle zaczyna pracę w ten sposób, że zapisuje kartkę papieru tekstem. Dowolnym. Często są to teksty dawne, teksty filozoficzne, na przykład Platona czy innych wielkich myślicieli. Ta pierwotna warstwa tekstu jest już nieczytelna. I na tej warstwie, na tym backgroundzie powstaje rysunek bądź grafika. Zgromadzone na wystawie prace to kilkuletni dorobek artysty. Patrząc na tematy, są tu zwierzęta, są rysunki zwierząt, które trwają wiele tysięcy lat. I to wszystko sprawia wrażenie takiej głębokiej czasoprzestrzeni tych prac. Zarówno to, że one są wielowarstwowe, że ten sens jest ukryty w środku, jak i temat, na przykład gady płazy, sprawia, że oddalamy się z teraźniejszości w przeszłość. Miejsce wystawy prac Jacka Wolnego nie jest przypadkowe. Wspólnym mianownikiem artysty i Józefa Ignacego Kraszewskiego jest przeszłość. W związku z tym, że jesteśmy w pracowni Muzeum Kraszewskiego, historyka, literata, który właśnie odnosił się do przeszłości, stworzył 240 powieści, z czego połowa to dzieła historyczne. A sam Józef Kraszewski jest przecież mistrzem pracowitości, niedoścignionym wzorem. Poza tym, że pisał bardzo wiele, był artystą, malarzem, był rysownikiem, był muzykiem, prowadził prace archeologiczne, czyli ta przeszłość jak najbardziej wiąże się przeszłość Kraszewskiego z przeszłością przedstawianą przez artystę pana Jacka Wolnego. Jacek Wolny to laureat wielu nagród i wyróżnień ogólnopolskich i regionalnych konkursów na plakat, grafikę i rysunek. Jacek Wolny jest nauczycielem. Przez lata pracował w Liceum Plastycznym w Poznaniu. Wychował całe rzesze młodych artystów. I właściwie już kończy swoją działalność pedagogiczną i jednym z tych akcentów jest właśnie wystawa u nas w pracowni Muzeum Kraszewskiego. Dyplom Jacek Wolny uzyskał na Poznańskiej Uczelni w 1970 roku u profesora Picza i profesora Waldemara Świeżego. Urodził się w Nowym Sączu, jednakże później osiadł Poznań. Zapraszamy do obejrzenia wystawy od poniedziałku do piątku. Muzeum jest czynne w godzinach 9 do 15. Zaprezentowane grafiki i rysunki w pracowni Muzeum Kraszewskiego Biblioteki Raczyńskich oglądać można do 5 września. Wstęp wolny.